Szanowni Państwo, nazywam się Michał Syska. Chciałem serdecznie wszystkim Państwu podziękować za przybycie na seminarium poświęcone socjaldemokratycznej polityce społecznej. To seminarium jest częścią wspólnego projektu realizowanego przez Fundację imienia Eberta, której bardzo chciałem podziękować także za dzisiejszą gościnę, oraz Ośrodka Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Rossella, którego jestem reprezentantem. Wspólnie w gronie ekspertek i ekspertów naszego ośrodka imienia Rossella narodził się taki pomysł, pomysł, który został poparty też naszym już kilkoletnim doświadczeniem, jeśli chodzi o prace analityczne poświęcone polityce społecznej, polityce edukacyjnej w Polsce, a mianowicie uznaliśmy, że brakuje w naszym kraju takiej podstawowej edukacji, zwłaszcza wśród polityków, a także aktywistów społecznych, działaczek i działaczy związków zawodowych, tych o proweniencji socjaldemokratycznej, jeśli idzie o podstawowe zagadnienia związane z tym, jak powinna wyglądać socjaldemokratyczna polityka społeczna. My jako ośrodek Rossella tymi kwestiami, tak jak już wspomniałem, zajmowaliśmy się kilkukrotnie. Nasze grono ekspertek i ekspertów przygotowało różne raporty poświęcone sytuacji ludzi młodych, sytuacji osób starszych, także kwestii poświęconych komercjalizacji edukacji czy służby zdrowia. I w toku dyskusji publicznych poświęconych naszym wydawnictwom odnosiliśmy wrażenie, że często, zwłaszcza w gronie polskiej lewicy, istnieje taki pojęciowy chaos, a często także, ku naszemu zdumieniu, wiele osób ze świata politycznego, właśnie z tej strony socjaldemokratycznej, posługiwała się argumentami, które w naszym mniemaniu były bardzo dalekie od tego, na czym zasadza swoją politykę europejska socjaldemokracja. Stąd pomysł tego projektu, którego finalnym efektem będzie książka, taka forma bardzo przystępnego przewodnika, który ma właśnie pokazać, czym jest socjaldemokratyczna polityka społeczna, i planujemy, że ta publikacja ukaże się po wakacjach, że w październiku będziemy mogli Państwa zaprosić na prezentację tej publikacji. Mamy nadzieję, że będzie ona obiektem zainteresowania osób, które w przyszłości w Polsce będą miały wpływ na podejmowanie decyzji politycznych. Adresujemy ją, tak jak wspomniałem, do polityków, do związkowców, do aktywistów społecznych. I ta książka, oprócz kwestii bardziej szczegółowych, które będą omawiać właśnie tutaj nasze ekspertki i eksperci, także będzie rozpoczynać się od takiego wstępu bardziej ogólnego, aksjologicznego, w którym chcemy wskazać, jakie są cele, podstawowe wartości polityki socjaldemokratycznej, i stąd właśnie ten tytuł i ta tematyka dzisiejszego seminarium. No i w naszym gronie osób, które odpowiadają za tą merytoryczną treść naszego projektu, nie było żadnej wątpliwości, że profesor Ryszard Scharfenberg z Instytutu Polityki Społecznej jest tą osobą, która doskonale wprowadzi nas w tą tematykę. Chciałem panu profesorowi podziękować za to, że jest z nami dzisiaj i w przeciągu pierwszych 45 minut naszego spotkania zaprezentuje swój pogląd na ten temat, a potem jest do Państwa dyspozycji do pytań, także będziemy wdzięczni za dyskusję. My to spotkanie, tak jak wszystkie, rejestrujemy tak, aby potem cały ten dorobek tego dzisiejszego seminarium stanowił punkt wyjścia do dalszych prac nad tą publikacją i będzie on także ogólnie dostępny. Mam nadzieję, że będzie dalej służył. Także tyle krótkiego wprowadzenia. Jeszcze raz chciałem podziękować naszemu partnerowi, czyli Fundacji Eberta, za pomoc przy całym projekcie, ale także przy bardzo wydatną pomoc przy organizacji tego dzisiejszego spotkania. Z mojej strony tyle.